Ten ma mi się kojarzy, jakby to były jakieś podpaski bardziej, nie ma. Cześć, witam was moje drogie fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio szaleje nam Disney, szaleją nam openingi disneyowskie. Weszły drugie minifigi z Disneya, Lego oczywiście, na rynek światowy, polski i mój kanał. Moi drodzy, to już dawne dzieje, można by powoli rzec. Natomiast taki klimat disneyowy by zachować, mamy tu Dream i Tenma. Dream to zapewne nazwa bajki, nie wiem czy oglądaliście Dream, ale czasem jak klepiemy te tytuły w internecie, to lepiej uważać jaki film nam się ściąga, moi drodzy. No bo ten pan też taki, no. Ten ma mi się kojarzy, jakby to były jakieś podpaski bardziej. Nieważne, dobra moi drodzy, ominimy całkowicie to. W drugim odcinku w ogóle, moi drodzy, w drugim absolutnie odcinku w ogóle w historii WTF mieliśmy tego Icka tutaj, którego mam również tutaj. Kto to jest? Smalblo... No nie wiem kto to jest, to się zaraz okaże. 10 piksów mamy w środku, moi drodzy. No i właśnie, o, tu mamy Frozen, czyli tu jest Dream, to nazwa wytwórni, a Frozen to jednak nazwa filmu. Each step could help children to think about the them from different aspects, color, shape, color and structure. No czyli, że powinno nas to rozwinąć. Wątpię, że nas to rozwinie. Tak samo jak, nie wiem co w ogóle miał na myśli, tutaj ktoś tam zakleił pięknie inne zestawy z tego wszystkiego. Jaką jakość mają klocki ten ma? Czy powinni jednak zająć się robieniem podpasek i innych tego typu higienicznych rzeczy? To się zaraz okaże, moi drodzy. Mamy ten apetycik na disneyowskie rzeczy, a kanał zajmuje się badaniem, czy w ogóle to fajny kloc. Zabezpieczony taśmą, co świadczy, że źle, bo tak droższe zestawy, ładniejsze, to taśmą zaklejają, moi drodzy. Zestawik ten dostałem od jednego z fanów na urodziny kanału, oczywiście bazowego kanału, bo WTF jeszcze roku nie ma. Jest Smart Block. Ilość nazwa w opakowaniu. Frozen, Dream, ten ma Smart Blocks. No, no dziwne to jest, podejrzane, moi drodzy. A my już badamy, my już zajmujemy się tematem, czy w ogóle jest to w jakiś sposób fajne, czy w ogóle da się tym bawić i w ogóle jak to wygląda. No woreczek, jak to woreczek, tani. A mamy właśnie tutaj to, jak już widzieliśmy, Smart Blocks. Teraz wam to pokażę bez, no bez folii, po prostu studziki puste. Często możemy coś tutaj wtykać. No okej, moi drodzy, okej. Icek ten ma nogi. Nogi są stricte friendsowskie, tak? Tu jakieś dwa zaczepy z boku, buciki. Nie wyglądają nogi źle, przynajmniej ten szary nam się tu nie miesza z czarnym. A już nawet takie głupotki widywaliśmy nieraz, więc no jest okej. Teraz pytanie, gdzie jest przód? To jest facet, więc powinno być logiczne, gdzie jest przód. Ale czekajcie, no bo... No właśnie, moi drodzy, bo nie ma instrukcji tutaj. I już założyliśmy źle. To się można było domyślić. Czy my teraz to... Dobra, na szczęście to odblokujemy. No wyłaź, że nie jest, moi drodzy, łatwo, ale dobra, udało się wyciągnąć. Uff, ponieważ, moi drodzy, zestaw tak jest, jak widzieliście, otwierając opakowanie, nie zawiera instrukcji. Przez to, że na przykład tutaj również mamy poniekąd zaklejone te postacie, to nie wiem, jak miał te złożyć, bo być może jak to odkleimy, to odejdzie nam to z kawałkiem tektury, ale spróbujmy, a spróbujmy, nie? No właśnie o tym mówiłem. Nawet jeśli pominąć to, że któryś z Chińczyków zakleił to... A, bo to jest, żeby nie kradli. No dobra. No to importer zakleił to tutaj, zapaćkał to swoją nazwą i tak dalej. A ja bym się nie przyznawał, że takie klocki importuje. O, jeszcze jest Dream Ice Kingdom. No moi drodzy, pięknie. Dzięki temu tylko tu mamy jakby obrazek, jak typek wygląda. Gdyby go nie było tu, no to nie wiem, jakbyśmy mieli te postacie złożyć. No ale dobra, moi drodzy. Tak czy siak, nie mamy tu instrukcji. A wiecie, co ja sądzę o braku instrukcji? Punkcik w dół na starcie. A, gadki są. To wchodzi bardzo lekko. Moi drodzy, ja bym powiedział, że to się w ogóle praktycznie nie trzyma. Oczywiście trzyma się, bo widzicie, nie spada, ale tak czuć się, jakby się nie trzymało. Nadruk. No, widywałem gorsze, widywałem lepsze. Trochę krzywy. Ta klata, no dobra, okej, okay, no ma klatę. Trenował nad klatą. Okej, okay, powiedzmy, może być. Ręce to są te ręce, które musimy samodzielnie jeszcze sobie powyrywać. No okej, okay, jakoś damy radę. Natomiast mi to przypomina jakąś raczej tanią zabawkę niż porządną zabawkę. O, teraz mi już to odpadło. No nie robi to na mnie, moi drodzy, dobrego wrażenia. Absolutnie od momentu, gdy chyciłem to w ręce. No ale okej, okay, nie oceniajmy jeszcze, tak? No wygląda to też dziwnie. Ręce dokładnie tego... Odpada to, tak jak mówiłem. Ręce tego samego koloru, co dłonie, co rękawy, no co to jakiś mutant jest, to jest jakaś mystik, która zmieniła się w tego Icka, czy co, no wygląda to po prostu, uważam, przeciętnie.
Natomiast producent nas nie kłamie, bo przynajmniej tego nie ma na opakowaniu, że tak miałoby być. Moi drodzy, jego główka, jak się wkłada jego główka? Jego główka wkłada się tak. Również ten sam problem co z tułowiem. Nie czuję, żeby to mi się w jakiś sposób trzymało. Oczywiście trzyma się, bo gdy mówię odwrócimy, no a teraz byłbym w szoku, gdyby spadło. No ale nie spada. Wyraz buzi, no również taki dziwny. Zdecydowanie zbyt duże proporcje są tych oczu, tej buzi w stosunku do tej głowy. Ona, widzicie, nawet tu nam się jeszcze telepie, no nie powinna tak robić. Tu trzeba włożyć minimalną siłę 1 na 10, żeby to zdjąć. Tu to, no nie, to się będzie, moi drodzy, rozpadało, boję się, w rękach. Będę się bał, że nam się to będzie rozpadało w rękach. Bardzo mocna fryzura. Ściskałem ją z całych sił, żeby ją rozwalić, ale się nie udało. Ale nie wchodzi. No dobra, weszła jakoś. Jakoś weszła, moi drodzy, ale teraz już, to już jest amen. Jak wam weszła ta fryzura, tak wam zostanie ta fryzura. No bo widzicie, główka nam zejdzie, my niczym nie chycimy, chyba że jakimiś kombinerkami byśmy ją mieli chycić. Ona weszła tak mocno, że naprawdę już nie ma szans, moim zdaniem. Nie ma opcji. Tym bardziej, że główka mówię, lata, o, tu lata luźno, to lata luźno. No jakby do tych klocków nie obrazić, tu też wchodzi znowu hipek ciężko. Trzeba włożyć znowu mocno siły. Moi drodzy, no cóż, siła mi ochota na Disneya i te klocki spowodowały, że ochota na Disneya mi przeszła. Przynajmniej tego podróbkowego. Ale to jest fajne, ten element nie wyszedł. Widzicie, płomyczek jest okej i ta pochodnia jest okej. Ale czy ona się chyci fajnie w dłoniach? Chyci, ale ten sam problem co z głową i ten sam problem co tym. Nie czuję, żeby ona chytała się mocno, aczkolwiek no, trzyma się chyba lepiej. No tak wchodzi, ale no, czuć, że to nie wchodzi porządnie, moi drodzy. Nie tak mówiłem, to niestety, o, patrzcie, pierwszy jednak tułów się odpala, ale to główka również schodzi bez większego problemu, moi drodzy. Fryzura już weszła i już nie zejdzie. Główka tu nam się jeszcze, mówię, telepocze w różnym, co potwierdza, tylko że w żaden sposób tu nie wchodzi. Ona nam się jeszcze tu rusza na boki, z tyłu. No ten icek jest znacznie gorszy niż i pierwszy icek, którego miałem, moi drodzy, na kanale. Ten icek po prostu nie jest dobry. Klocki firmy Tenma nie są dobre. I złe też jakoś wyjątkowo nie są, ale raczej przechylają się w stronę zło niż w stronę dobrą, moi drodzy. W związku z tym, no cóż, czy mogę polecić klocki Tenma? Raczej zdecydowanie nie. Jeżeli by to kosztowało 2 zł, to myślę, to jest taka cena, za którą jeszcze okej. 3 zł to już granica, 4 zł już bym nie dał, moi drodzy. No po prostu ciężko mi wyobrazić sobie zabawę, gdy ten hipek się tak łatwo rozpada. Średnio, moi drodzy, średnio. Tułów, mówię, to samo robi. Bardzo łatwo się rozpadają. Przypuszczam, że w większych zestawach byśmy kupili większy zestaw z klockami. Chociaż ciężko mi stwierdzić, bo znowu tu nogi wchodzą bardzo mocno do tego. Jak już dociśniemy, oczywiście bardzo mocno wchodzą. No polecić nie mogę, moi drodzy. Po prostu polecić Tenmy nie mogę. Jest to, no, słaby klocek. Nadrukowo nie najlepiej, ale też nie najgorzej, ale już jakość tego klocka po prostu, moi drodzy, jest słaba. Nie polecam więc wam klocków Tenma. Unikajcie... Znaczy w ogóle unikajcie Krainy Lodu, bo jest tyle lepszych bajek, przecież nie wiem co ludzie widzą w Krainie Lodu. A jak piszecie Kraina Lodu na Google'ach, to też uważajcie, jaki film wam się ściąga mimo wszystko. I uważajcie też na te klocki Tenma, bo uważam, moim zdaniem po prostu są słabe. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, widzimy się wkrótce w kolejnych i oby było lepiej niż tym razem, może znajdziemy jakiegoś fajnego Chińczyka, kto wie, kto wie. Dzięki, do zobaczenia wkrótce, bye!